Rosjanie nie zaprzestają ataków na obiekty cywilne na Ukrainie. Wojska rosyjskie ostrzelały Odessę. Są zabici i ranni. To była kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Ukrainy. Rosjanie ostrzelali Odessę kalibrami. Pociski uszkodziły centrum biznesowe, placówkę edukacyjną, kompleks mieszkalny oraz magazyn jednej z sieci handlowej. Pożar uszkodził także pobliskie budynki. Trzy osoby zginęły w rosyjskim nocnym ataku na Odessę. Rosjanie zaatakowali miasto 4 rakietami kalibr. Czytamy w komunikacie ukraińskiego wojska. Ofiar może być jednak więcej, bo pod gruzami znajdują się ludzie. A teraz szedł tu umyć się i opять, żeby pojeść. Szedłem tam, żeby się umyć i zjeść coś jak zwykle, ale kiedy przyszedłem, zobaczyłem, że połowa domu zniknęła. Wszystkie okna zostały wysadzone. Pół domu, gdzieś ściekło powylitali. Ukraina uruchomiła obronę powietrzną. W nocy z wtorku na środę obrona powietrzna zestrzeliła nad Ukrainą 3 rakiety manewrujące kalibr i 9 dronów Shahid. Poinformowały siły powietrzne Ukrainy. Do ataku doszło z okolic Morza Czarnego i ze wschodniego brzegu Morza Azowskiego. Rosjanie ostrzelali dziś także Kramatorsk oraz Kostiantyniwkę w obwodzie donieckim. Śmierć poniosło 2 mieszkańców Kramatorska i 1 cywil w Kostiantyniwce. W pierwszej z tych miejscowości całkowicie zniszczono co najmniej 5 prywatnych domów i uszkodzono około 20. W Kostiantyniwce zrujnowane zostały 2 budynki mieszkalne, a uszkodzonych 55. Pociski rakietowe wroga trafiły także m.in. w gazociąg i sieci elektroenergetyczne. Napisał gubernator obwodu donieckiego. To właśnie w tym miejscu trwają najbardziej intensywne walki. Rośnie też liczba ofiar powodzi spowodowanej przez wysadzenie tamy na Dnieprze. Rosjanie cały czas próbują przekształcić okupowany Melitopol na południu Ukrainy, węzeł logistyczny na potrzeby frontu. Doszło tam do eksplozji na linii kolejowej. Wykoleiło się 5 wagonów przewożących skradzioną rudę żelaza. Ukraińcy wyzwalają kolejne tereny spod rosyjskiej okupacji. Minionej doby na kierunku bachmuckim i zaporowskim posunęli się naprzód o kilkaset metrów. Prezydent Wołodymyr Zełenski dziękował żołnierzom za ich bohaterską postawę. Ja dziękuję wam wszystkim, kto zaraz w boju. Kto zachęca i prosuwa w przód nasze pozycje. Dziękujemy wszystkim, którzy walczą, którzy chronią i wspierają nasze pozycje, na przykład sektor Bachmut, to w szczególności żołnierze 80. Wydzielonej Brygady Ukraińskich Sił Powietrzno-Szturmowych. W różnych obszarach odbywa się ruch do przodu. Dziękuję za niezwykłą odwagę. Dywizje Tawri w warunkach niezwykle zaciętych walk, w warunkach przewagi lotniczej i artyleryjskiej okupantów posuwają się naprzód. Dziękuję wam, żołnierze, dziękuję za każdy krok i za każdy metr uwolniony od rosyjskiego zła. Jutro w Brukseli odbędzie się posiedzenie ministrów obrony państw NATO. Do wydarzenia odniósł się sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Wyraził przekonanie, że przywódcy państw NATO, którzy zgromadzą się na lipcowym szczycie w Wilnie, dadzą jasno do zrozumienia, że przyszłość Ukrainy jest w sojuszu. My, ministrowie obrony, spotykamy się w momencie, gdy Ukraina prowadzi poważną kontrofensywę. Jest jeszcze wcześnie i nie wiemy, czy będzie to punkt zwrotny w wojnie, ale widzimy, że Ukraińcy robią postępy i wyzwalają więcej ziemi. Wiemy, że im więcej zdobyczy osiągnie Ukraina, tym silniejsza będzie jej pozycja przy stole negocjacyjnym. Stoltenberg dodał też, że NATO musi robić więcej w zakresie standaryzacji amunicji i